Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Inspiracji dla Szkoły i Fit Edukacji. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Bliżej Szkoły, czyli takiego cyklu, w którym przybliżamy szkolne życie od kuchni i pokazujemy, jak wiele różnych aspektów tutaj się dzieje. Dzisiaj przedstawimy zawód bibliotekarza, ponieważ zaprosiłam dwie wspaniałe kobiety, które działają właśnie na tym polu, Katarzynę Urbaniec oraz Iwonę Szymik. I będziemy rozmawiać na temat tego właśnie, jak zawód bibliotekarza wygląda w szkole, poza szkołą, ale także pokażemy spektrum różnych działań, które są wpisane w ten zawód, o których ja nie miałam zielonego pojęcia, dowiedziałam się, gdy spotkałam dziewczyny na pewnych warsztatach. Dlatego chciałabym się tym z Wami podzielić, ponieważ byłam tym po prostu oszołomiona. Dodatkowo też dziewczyny działają w pewnym towarzystwie, które okazuje się daje jeszcze więcej możliwości i inspiracji dla tej pracy, co też niesie taką ogromną wartość dodaną dla szkół, o co nam tutaj właśnie chodzi. Więc zaczniemy. Jak brzmi pełna nazwa Waszej organizacji, od kiedy działacie i na czym polega Wasza współpraca? Jak to się stało, że w ogóle razem współpracujecie, pomimo tego, że uczycie w innych szkołach? Nasze stowarzyszenie nazywa się Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Jest to organizacja ogólnopolska, która powstała w Warszawie w 1993 roku. Nasz oddział jest oddziałem trzecim, który w ogóle powstał już w następnym roku działania stowarzyszenia. Stowarzyszenie nasze działa dlatego, że bibliotekarze są nauczycielami, mogłabym tak powiedzieć, rozproszonymi. Każda szkoła ma sporo nauczycieli, natomiast ma tylko jednego lub dwóch bibliotekarzy. Bibliotekarze są członkami grona pedagogicznego, są nauczycielami, pedagogami, tak samo jak każdy inny pracownik dydaktyczny szkoły, natomiast są osamotnieni w tym gronie, można w ten sposób powiedzieć, ponieważ wtedy, kiedy nauczyciele spotykają się w pokoju nauczycielskim, no to my mamy najwięcej pracy podczas przerwy i specyfika naszego zawodu jest zupełnie inna niż całej reszty nauczycieli. I jak gdyby wymiana doświadczeń w pokoju nauczycielskim w naszym przypadku jest niemożliwa. Dlatego to stowarzyszenie jest takim rodzajem naszego pokoju nauczycielskiego latającego, którym się posiłkujemy właśnie po to, żeby ze sobą współpracować, żeby się dzielić doświadczeniami, żeby sobie po prostu wzajemnie pomagać. Mm-hmm. Bardzo się cieszę, że pojawił się taki aspekt właśnie samotnej pracy. Niedawno rozpoczęłam taki projekt dla nauczycieli, Strategię Skutecznego Nauczyciela. Też podam link w opisie, jeżeli ktoś chciałby do nas dołączyć. Ponieważ przeczytałam genialną metaforę na temat tego, w jaki sposób my, nauczyciele, pracujemy, ale u Was to jest poziom po prostu 1000 level. Mianowicie został porównany do takiej pracy, nasza praca została porównana do przedszkolaków, którzy się bawią samotnie, pomimo tego, że są w tym samym budynku i bawią się tymi samymi zabawkami. Bardzo mało jest współpracy między nami i takiej możliwości wymiany właśnie, takiego doświadczenia. Co u Was jest jeszcze trudniejsze właśnie w pracy nauczyciela, bibliotekarza? Normalnie sobie człowiek z tego nie zdaje sprawy. Ja jako polonista nigdy o tym nie myślałam, dopiero właśnie cieszę się, że zwracacie na to uwagę. I teraz, czy macie właśnie realny wpływ na to, żeby tą sytuację zawodową jakoś zmienić? I w jaki sposób to robicie? Bo to jest takie pytanie trochę retoryczne, bo ja wiem, że Wy jesteście takimi działaczkami, takimi przebojowymi kobietami, że to robicie. Ale właśnie w jaki sposób taki Wasz realny wpływ na tę sytuację zawodową jest? No właśnie dzięki tym spotkaniom, ponieważ jeśli pojawi się jakikolwiek problem, który dotyczy nie tylko nas tutaj w Bielsku-Białej, ale nawet w całej Polsce, to my momentalnie się spotykamy. Była taka sytuacja, gdzie była propozycja likwidacji bibliotek szkolnych i to był moment, od razu się spotkałyśmy. Od razu był plan działania, miałyśmy spisane punkty,
prezes naszego oddziału bielskiego z tym przygotowanym materiałem pojechał do Warszawy, a osoba, która jest z Warszawy, mogła spotkać się w ministerstwie, przedstawić nasze propozycje, nasze uwagi. I to plus ogólnopolska akcja Stop Likwidacji Bibliotek spowodowała, że de facto nie wprowadzono w życie tego pomysłu. Cudownie słyszeć coś takiego właśnie, że taka moc w integracji ludzi ma moc. I to jest taka, no, tchnie to taką nadzieją, że faktycznie dużo możemy, świetnie. To w takim razie pochwalcie się waszymi osiągnięciami. Od czego zacząć? Właściwie możemy być dumne z wielu działań. Jednym z najważniejszych jest właśnie integracja. To jest rzadka rzecz, jeśli chodzi nawet o to samo towarzystwo, gdzie indziej w Polsce, w innych miastach. Nie wszędzie jest tak samo. Jesteśmy ze sobą zaprzyjaźnione, ponieważ działamy już tak wiele lat. Oczywiście zmieniają się osoby, przychodzą nowe, ale cały czas jakby cel jest ten sam, który nam przyświeca. Bielsko nie ma metodyka, jeśli chodzi o bibliotekarzy szkolnych, w związku z czym nasz oddział też taką funkcję siłą rzeczy pełni. Organizujemy mnóstwo szkoleń, spotkań. Działamy na takiej zasadzie, że jeżeli któraś z nas czegoś się ważnego dowie, nauczy, to po prostu to sobie sprzedajemy, odstępujemy bez jakichś tam teoretycznie wymiernych korzyści. Oczywiście to się zwraca, to punktuje, bo nie wszystko da się, nie na każde szkolenie każdy może jechać, są ograniczone środki, a tutaj jednak umiemy sobie z tym radzić jako taka samopomoc troszeczkę. Organizujemy też takie większe spotkania dla środowiska, bo broń Boże, nie zamykamy się tylko w obrębie samego stowarzyszenia, samego oddziału. To przede wszystkim jest działalność na rzecz wszystkich nauczycieli, bibliotekarzy, no bo jedziemy na tym samym wózku. Niemniej jednak na te uroczystości, imprezy zapraszamy również bibliotekarzy z bibliotek publicznych czy pedagogicznych. Więc nie tylko szkolne. Tak. Nie tylko szkolne, tak. Tylko jeszcze szerzej. Bardzo nam zależy na tym właśnie, żeby ta współpraca było porozumienie, mamy wspólny cel, wychowujemy jakby czytelnika, którego potem inne biblioteki przejmują. I tutaj jedni i drudzy są zainteresowani w podobnym działaniu. No i też każdy ma dzięki innemu klientowi, że tak to ujmę, ma też troszeczkę inne doświadczenia i możliwości, ale możemy się tymi właśnie doświadczeniami wymieniać. To jest szalenie cenne. Pięknie. Tutaj mówiło się bardzo dużo o przyjaźni, o tym, że to trwa tyle lat, że jesteście stałymi bywalcami waszych spotkań i to buduje taką więź, więc domyślam się, że poza takimi działaniami, które usprawniają pracę szkół i taki poziom edukacyjny tutaj w naszym mieście, to też są takie jakieś działania, które po prostu bardzo lubicie robić razem, tak po prostu. I co tutaj się dzieje u was? No, najbardziej chyba lubimy te wszystkie wyjazdy edukacyjne. Organizujemy wyjazdy do różnych miast w Polsce. I nie tylko. Nie tylko. Tak, na te wyjazdy zapraszamy właśnie bibliotekarzy z bibliotek publicznych, z biblioteki pedagogicznej. I myślę, że ponieważ spędzamy ze sobą wtedy kilka dni, jest to naprawdę wtedy świetny czas na wymianę właśnie tych wszystkich myśli, doświadczeń, pomysłów, które potem realizujemy. I to, co ja uważam, co możemy się pochwalić, nasza organizacja
Nasze Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polski zorganizowało dwa fora wojewódzkie dla bibliotekarzy z całej Polski i w tych forach uczestniczyło bardzo wielu nauczycieli, bibliotekarzy, pracowników naukowych z bibliotek uniwersyteckich. Byliśmy bardzo pozytywnie ocenieni po tych forach. Bardzo nas to cieszyło, że ludzie się cieszyli, że wzięli udział, bo podobało im się w Bielsku, bo te fora często kończą się oprowadzaniem. A piękne mamy miasto. Tak, także my jesteśmy z tego bardzo dumne i że się wszystko udało i że się podobało. No i myślę, że wszystkie działania, które pomagają nam funkcjonować w szkole w zależności od tego, jak się sytuacja zmienia. Tak? Jeżeli jest reforma, jeżeli się coś dzieje i my same indywidualnie nie potrafimy sobie poradzić, to dzięki właśnie tym spotkaniom wiemy, co robić. Bo czasami jest naprawdę bardzo trudno samemu wpaść na bardzo prosty pomysł, jeżeli my siądziemy i jedna powie słowo, druga powie zdanie, jest od razu łatwiej człowiekowi. Samemu jest naprawdę ciężko wymyślić rozwiązanie problemu. Słuchając Was, pomyślałam sobie, że niesiecie też taką ogromną pomoc i ratunek w takim wypaleniu zawodowym, chyba o które dosyć łatwo w momencie, jak się tak samotnie pracuje, prawda? Tak, to jest często podkreślane właśnie przez koleżanki, przez osoby, no bo nie czarujmy się, to sfeminizowany jest zawód. To jest często podkreślane właśnie, że to wzajemne zrozumienie i podejście podobne do pewnych tematów tworzy więź i taką grupę wsparcia. Zresztą też pomagamy sobie też bardzo konkretnie, ponieważ od 5 lat, teraz zaczniemy 6. cykl zajęć takich arteterapeutycznych, które są taką właśnie formą wspomagania rozwoju zawodowego, rozwoju osobistego, emocjonalnego nauczycieli, bibliotekarzy, ale też jest taką grupą wsparcia. Mam na myśli taki cykl, który się nazywa Kreatywny Bibliotekarz i tam poznajemy różnego rodzaju techniki arteterapeutyczne w oparciu przede wszystkim o jakieś tam zajęcia manualne, które no, po prostu budują wewnętrznie każdego człowieka. Nie muszą osoby, które biorą udział, bynajmniej nie są artystami, tylko bawimy się tym, co robimy, a przy okazji poznajemy nowe techniki i możliwości, które potem wykorzystujemy w pracy z dziećmi czy z młodzieżą. Także korzyść jest obopólna. No a przede wszystkim właśnie jest to taka grupa wsparcia, tak. gdzie oprócz tego, że coś wykonujemy tam plastycznego, artystycznego, to jeszcze wtedy są po prostu rozmowy w kuluarach, które dają nam też bardzo, bardzo dużo. Ponieważ specyfika naszej pracy jest jednak tak różna od pracy na przykład nauczyciela języka polskiego, geografii, matematyki, czy tym bardziej wychowania fizycznego. No mamy zupełnie, no, ja czasami się śmieję, że my jesteśmy tak pomiędzy administracją a nauczycielami, ponieważ biblioteka w tej chwili to nie jest miejsce, gdzie ktoś przychodzi poczytać książkę albo czasopismo. To już te czasy się skończyły. Biblioteka najczęściej jest centrum szkoły, gdzie po prostu ludzie przychodzą spotkać się i wymienić się informacjami, spostrzeżeniami. Oczywiście przychodzi młodzież pożyczać lektury, jak najbardziej. Czyli taka kawiarenka kulturalna. Ale nie jest to najważniejsze działanie biblioteki. Ważniejszym działaniem biblioteki w tej chwili jest jednak, no trudno to jakoś tak określić jednym słowem, ale to spektrum jest bardzo szerokie, ponieważ wszystko się zmieniło w momencie, kiedy w bibliotece pojawiły się multimedialne centra informatyczne z komputerami. To już wtedy to była ta pierwsza zmiana, gdzie nie było mowy, żeby w bibliotece było cicho, prawda? Ponieważ działy się nowe rzeczy,
nauczyciele i bibliotekarze zamiast zajmować się wypożyczaniem książek, zaczęli zajmować się pomocą w wyszukiwaniu informacji w internecie. Teraz natomiast zauważyłam, że nasza jakby praca polega na tym, żeby jednak wrócić do tego, co było, tak? Żeby znowu zachęcać młodzież do czytania. I tuż jakby, gdzie ta młodzież będzie czytać? Czy na czytniku, czy nawet z monitora, z telefonu, czy pożyczy książkę? Nie jest to istotne. Najistotniejsze, żeby młodzież chciała czytać. Więc jakby, jak już minął ten zachwyt tym internetem i dostępem do informacji, okazało się, że to jest jednak za mało, że czytanie jest potrzebne, więc my musimy się spotykać, żeby czerpać od siebie jakieś inspiracje, co zrobić, żeby zachęcić młodzież. Czy jesteście taką odpowiedzią na taki głód społeczny, który faktycznie jest, żeby mieć taki moment takiego spokoju, uważności, co na przykład dają właśnie zajęcia z arteterapii, i takiego czytelnictwa tradycyjnego, bo taki kontakt z książką tego nic nie zastąpi, żaden czytnik i tak dalej. Myślę, że to nawet największy miłośnik internetowych nowości komputerowych powie, że tak faktycznie jest. I ja bym chciała teraz jeszcze tak prosić Was o to, byście powiedziały, na czym polega praca bibliotekarza. Takie oczywiste może pytanie, ale pytam dlatego, że ja sama, chociaż jestem polonistą, byłam zaskoczona, kiedy przyszłam do Was na warsztaty i też byłam zresztą zachwycona pięknymi rzeczami i dziełami, które były w bibliotece. To naprawdę ja byłam zdziwiona, że w ogóle to można zrobić ręcznie i że to po prostu można zrobić nie kończąc jakiegoś super kursu, tylko po prostu przychodząc właśnie do Was, do towarzystwa na zajęcia. I tutaj mamy takie lokowanie produktu. Naprawdę zachęcamy, tym bardziej, że jest to organizacja zupełnie non-profit i szkoda byłoby nie skorzystać. Ja tutaj apeluję przede wszystkim do młodych, którzy kończą kierunki bibliotekarskie i w ogóle może do nauczycieli, którzy po prostu chcieliby mieć jakieś pomysły na to, żeby uczynić zajęcia z dziećmi dużo lepszymi, takimi, które po prostu pozwalają czerpać jeszcze więcej, nie są tylko takie suche, ale tak pozwalają też dotrzeć do siebie, do takiej głębi. No i właśnie, co ten nauczyciel bibliotekarz robi? Bo ja kiedyś sobie myślałam, fajna praca, nie? Siedzisz sobie w bibliotece, masz cicho, nikt ci na głowę nie wchodzi, makaronu na uszy nie nawija, siedzisz, wypożyczasz, super. I masz czas jeszcze i możliwości do czytania nowości, bo po prostu masz tych książek tyle wokół siebie. Po pierwsze, żeby kupić książki, trzeba zorganizować fundusze. Więc to już jest pierwsze. Przedsiębiorczy. Trzeba być przedsiębiorczym. Czasem trzeba wystarać się o sponsora, czasem w jakiś inny sposób próbować jakimiś innymi akcjami czytelniczymi zorganizować te książki, bo nowość w bibliotece to nie musi być nowość wydawnicza, tylko to może być po prostu dobra książka, która... Nowość w tej bibliotece. W tej bibliotece, której po prostu brakowało. Musi bibliotekarz oczywiście, jak już tę książkę zakupi, musi ją opracować, wprowadzić do księgozbioru, musi o niej dać informacje do różnego rodzaju katalogów. Natomiast to jest tylko ta część pracy, która dotyczy jakby obróbki naszego materiału podstawowego. Cała działalność informacyjna, reklamowa. Po pierwsze, żeby dotrzeć do ucznia, który często w tej chwili nie ma nawyku z domu czytania i książka jest dla niego czymś niekoniecznie codziennym. Więc tutaj całe tutaj jest pole do popisu dla organizacji różnego rodzaju po prostu reklamy, promocji czytelnictwa. Oprócz tego konkursy. Świetnym pomysłem oczywiście na promocję czytelnictwa są konkursy, ale tutaj znowu nam się pojawia problem nagrody. I tutaj znowu przedsiębiorczość, kreatywność, współpraca z różnymi też instytucjami daje efekty. Jest sporo
organizacji, instytucji, które prowadzą konkursy, które te konkursy organizują, no ale to my musimy przygotować młodzież do takiego konkursu. Również my jako oddział towarzystwa sami mamy 3 cykliczne konkursy, które co roku się odbywają. Jest to Bajarz Roku, jest to konkurs na prezentację multimedialną i też bierzemy udział w Festiwalu Słowa. Tak. Piękna. Także jest mistrz pięknego czytania. Tak, w tej części, która dotyczy mistrzostwa pięknego czytania. Także tutaj... To w różnych kategoriach wiekowych. Tak, w różnych kategoriach wiekowych oczywiście. Jest to próba docierania różnymi kanałami do ucznia, do młodzieży, po prostu wychowywania czytelnika, odbiorcy kultury, który będzie no, też mógł w którymś momencie stać się też twórcą. No i na każdym etapie edukacyjnym jest zupełnie inna specyfika pracy. Inaczej przecież pracuje się w szkole podstawowej, inaczej w średniej. Dzieci inaczej reagują na zaproszenie do biblioteki. Tak. Młodzież 16-letnia też inaczej. Trzeba mieć swoje sposoby. Ale jakim trzeba mieć psychologię? Nawet szantażu trzeba użyć czasu, żeby uczeń nastoletni chciał pożyczyć książkę i jeszcze ją przeczytać. Także mamy różne swoje metody. No właśnie, bo pożyczenie książki to jest coś innego jeszcze, nie? Niż to przeczytanie. No właśnie. Ale ja tutaj też zauważyłam jeszcze jeden aspekt, że tak, nie dość, że musicie współpracować i tak znać tak psychologicznie swoje dzieci, uczniów, to jeszcze też współpracować z nauczycielami, przedmiotowcami, żeby i oni tutaj wsparli, bo to jest ogromne pole do działania, prawda? Także i to też jest ciężki temat, ponieważ oni są obarczeni taką ilością pracy, że czasami po prostu się nie da. Tak, tak. To nie jest łatwy temat. Nie jest łatwy. Bo czasami są chęci, prawda? No, szczególnie na przykład u polonistów, bo tą misję czują bardzo mocno, ale tak, czasowo jest to trudne, żeby... No właśnie, a czy jest jakaś różnica między pracą bibliotekarza szkolnego a w bibliotece miejskiej na przykład? Gdzie jest większy luz? Ja myślę, że nigdzie. Że to czekaliśmy takich czasów, że ten stereotypowy bibliotekarz to już odszedł do lamusa. Nie, tego nie ma. Natomiast u nas jest przede wszystkim ogrom pracy pedagogicznej. Ogrom pracy. Ja to widziałam bardzo mocno. To jest naprawdę jakiś taki gabinet psychologiczny, taki pedagogiczny. Tak. Młodzież, dzieci mają do bibliotekarza często zaufanie. To nie jest nauczyciel, który przepyta, my nie wystawiamy ocen, ale nie jesteśmy też pedagogiem czy psychologiem, do którego się idzie z klucza już z jakimś problemem. Tak, z karteczką, tak. Nie, do biblioteki się idzie pogadać. Do biblioteki niekoniecznie się coś przeczyta, wypożyczy, ale czasem po prostu ktoś się zaszyje między półkami i tam sobie... Zagra na gitarze, tak jak to wcześniej rozmawiałyśmy przed wywiadem. Albo na klawiszach. Na klawiszach, na gitarze. Zresztą w tej chwili też staramy się, żeby biblioteki szkolne dysponowały chociażby grami planszowymi, które bardzo rozwijają, a które znowu stają się atrakcyjne dla tego pokolenia telefonów komórkowych. Także to jest tak. To jest coś zupełnie innego. Także ta specyfika pracy jest po prostu inna. My jesteśmy nauczycielami. W każdej chwili każdy z nas musi się, jeżeli taka sytuacja nastąpi, po prostu zaopiekować się uczniem. Wejść na lekcję, wejść na zastępstwo, jechać jako opiekun na wycieczkę. No to są po prostu typowe czynności nauczyciela, które my musimy po prostu umieć i w których musimy się odnaleźć. Jako jedną z cech takich istotnych w naszym zawodzie jest otwartość, elastyczność i kreatywność. Bo my jesteśmy narażeni w zasadzie na cały czas na ciągłe zmiany. Mhm.
i one albo będą nas frustrować i stresować, no albo po prostu będziemy przechodzić na tym do porządku dziennego, że tacy są nasi wychowankowie, taka jest specyfika pracy, to musimy akurat teraz... Taka jest nasza rzeczywistość teraz. Tak. Czyli wbrew wszelkim pozorom, stereotypom, to właśnie praca nauczyciela bibliotekarza jest pracą najbardziej elastyczną taką, prawda? I taką właśnie narażoną na zmiany i na taką ciągłą niepewność, tak jak człowiek przyjdzie do pracy, no bo na przykład polonista ma tam jakiś program. Wiadomo, że są różne rzeczy w szkole, które się tam wydzieją i my nawet o nich nie pomyślimy, ale mamy plan lekcji, tak? A tutaj tego nie ma. Nie ma jakiegoś takiego szkieletu, który sobie myślę, dobra, to się wydarzy, a inne rzeczy nie. A tu... Ale jest ciekawiej. A i jeśli na przykład dzieje się coś w szkole, na przykład w mojej szkole nie ma żadnej świetlicy, żadnego takiego miejsca, gdzie młodzież mogłaby się zebrać. Czyli jeżeli się coś dzieje, młodzież sobie chce coś przygotować. Mhm. Przygotować jakąś imprezę, gazetkę, plakaty. No to przychodzą do biblioteki i rozmawiają ze sobą, rozmawiają z nami i wtedy naprawdę ten proces wychowawczy, powiedzmy, bardzo łagodnie przebiega, ponieważ w bardzo miłych okolicznościach. I ja uważam, że to, że biblioteka zmieniła się właśnie z centrum takiego czytelniczego, stała się centrum kulturalnym, to ja traktuję to jako rzecz bardzo pozytywną, gdzie po prostu ludzie ze sobą więcej rozmawiają, więcej przekazują informacji i to jest dla mnie, uważam, bardzo budujące. Budujące jest dla mnie to, że właśnie jesteście tak bardzo proaktywnymi osobami i to, że po prostu wy zmieniacie rzeczywistość i tak sobie myślę, czy jest coś, o czym marzycie w tym zawodzie, żeby coś jeszcze się zmieniło, czy po prostu jesteście... Znaczy to na pewno macie w sobie taką pewność, że jak coś złego się dzieje, to i tak sobie z tym poradzicie, ale czy coś jednak chciałybyście, żeby tak od zewnątrz się zmieniło, coś dobrego zadziało? Myślę, że sposób... finansowania bibliotek, ponieważ one są zaniedbane w sposób czasem no, po prostu tragiczny. Zaplecze, młodzież dzisiaj, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do pięknych, estetycznych wnętrz, gdziekolwiek, gdzie się nie poruszamy. Chętnie jedziemy na wczasy tam, gdzie jest ładnie. Chętnie idziemy do sklepu czy restauracji, gdzie jest ładnie, estetycznie. Szkoły są zaniedbane. Bardzo się cieszę, że to się pojawiło. Biblioteki są zaniedbane i no, broń Boże, nie chcemy się żalić, bo to nie o to chodzi. W szkołach tak w ogóle jest. Natomiast trudno przyciągnąć i zachęcić do czytania pokolenie, które jest pokoleniem obrazkowym, do szarych, starych, zniszczonych książek. Po prostu. A tym niestety przede wszystkim dysponujemy. Nie mamy funduszy na nowości. W tej chwili, owszem, jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i on faktycznie tutaj tę lukę spełnia. Natomiast nie ma całego tego zaplecza, do którego jesteśmy po prostu przyzwyczajeni. W dzisiejszych czasach, żeby sprzedać każdy produkt, potrzebna jest reklama, promocja, mówienie o tym i na to niestety już środków nie ma. Poza tym musimy sobie też uświadamiać, że wszystko się zmienia, cały świat. Nasi czytelnicy, nasi użytkownicy to nie tylko... nie tylko korzystają z tekstów. Mamy przebogatą kulturę, choćby filmową, która jest równoprawnym tekstem kultury, choćby biorąc pod uwagę egzaminy maturalne. Nie ma filmotek. Owszem, teoretycznie uczeń może sobie ściągnąć filmy, obejrzeć go w internecie, ale skąd on ma wiedzieć jaki? To są rzeczy, które powodują, że no, biblioteki jednak taką funkcję też powinny. Dla mnie takim marzeniem jest to, żeby oprócz książek
i to w formie pisanej, czy e-booków, audiobooków, żeby były filmy, żeby był dostęp do chociażby projektora multimedialnego, gdzie można uczniom wskazywać pewne kierunki rozwoju takiego. Oczywiście, przecież tak jak podkreślam, myśmy się zmienili, a co dopiero dzieci i młodzież, która już jest tym pokoleniem obrazkowym. My albo możemy się na to obrazić i tkwić w jakimś tam jednym miejscu, albo się z tym pogodzić i przemawiać do nich ich językiem. Być elastycznym. Być elastycznym, a jak gdyby przekazywać te same wartości. Bo to jest najważniejsze, żeby wychować, że tak powiem, no, dobrego człowieka, prawda? Natomiast w jaki sposób my to zrobimy, no to już musimy się dostosować też do naszego odbiorcy. A co powiedziałbyście sobie tak 20-30 lat temu, kiedy wybierałyście zawód, w którym będziecie pracować, bo na pewno oglądają nas młodzi widzowie, studenci lub jeszcze nie studenci, którzy zastanawiają się nad tym, czy pchać się do szkoły, czy nie. Czy jest to dobre miejsce rozwoju. I mam nadzieję, że potem w wywiadzie taki optymizm, takich skrzydeł dostaną, że właśnie wybiorą ten kierunek. Ale co byłoby taką wskazówką? No, mnie by do głowy nie przyszło 20-30 lat temu, że będę miała tak mało do czynienia z książką. I to jest absurd po prostu, który musi wybrzmieć. Ponieważ uczyłam się oczywiście opracowywania książek, udostępniania, natomiast jeśli przyjdzie się do szkoły, to podstawowa rzecz, trzeba lubić młodzież. Druga rzecz, trzeba być otwartym, elastycznym, trzeba się nie bać zmian. No i kolejne zaskoczenie, ile ja się mogę nauczyć. Mnie by do głowy nie przyszło, że ja, pracując, będę tyle czerpać dla siebie, ponieważ przebywanie z młodymi ludźmi jest naprawdę budujące. To jest piękne. To jest najpiękniejsza część naszej pracy, która jakby wynagradza wszystko, wszystkie stresy, wszystkie frustracje związane z spotykaniem się o problemy. Na przykład o system komputerowy. Na przykład. Praca z młodym człowiekiem, po prostu witalność, otwartość dziecka czy młodzieży, to jest to, co... I to, że przez to, że młodzież się zmienia, bo przecież ciągle przychodzą nowe dzieci, dorastają, odchodzą, to my też jakby ciągle się dostosowujemy, ciągle się zmieniamy, ciągle się właśnie czegoś od nich uczymy. To jest taki zastrzyk też dla nas, przepraszam, witalności i młodości. No i informacji. I kiedy chcemy też kupić książki, to my musimy ich zapytać, tak, co chcecie, ponieważ no, trudno, żeby w naszym wieku czytać literaturę tylko dla nastolatków. Musimy wiedzieć, co oni by chcieli. To w ogóle nie ma mowy, żeby z nimi nie rozmawiać. Ale cudownie właśnie, że tak jest, że właśnie rozmawiać z uczniami i oni tutaj mają taki swój głos i czują się dzięki temu ważni i to jest ich biblioteka. Tak, z kolei też oni nas stymulują do rozwoju takiego technologicznego. No bo żeby rozmawiać... Albo pomogą coś czasem. Tak, żeby rozmawiać tym samym językiem, no to jednak trzeba wchodzić na strony, które oni odwiedzają, trzeba się posługiwać komunikatorami, aplikacjami, trzeba mieć stronę internetową, Facebooka i tak dalej, Instagrama. Tak jest, no to jest, oni tym żyją i jeżeli my będziemy do nich mówić innym językiem, to nas nie zrozumieją. No to są, musimy korzystać z kanałów, które są dla nich zrozumiałe, proste i dostępne. Tutaj to, że tak powiem brzydko, my musimy być mądrzejsi, uczyć się cały czas, bo to daje, tylko to daje efekty. Tak. Podsumujmy zatem, bo tutaj bardzo dużo się wydarzyło w tej rozmowie, bardzo wiele ważnych treści.
Ale naszą tutaj taką ideą było to właśnie, aby opowiedzieć raz o zawodzie nauczyciela, bibliotekarza i zachęcić do tego, aby tworzyć takie cudowne miejsca, ale też, aby po prostu pokazać, gdzie można czerpać inspiracji i w jaki sposób zapisać się właśnie do towarzystwa bibliotekarzy. I gdybyście jeszcze o tym dziewczyny mogły powiedzieć, żeby było wszystko jasne, jak to zrobić, czy można w ogóle, czy na przykład ja jako polonista mogłabym przyjść do Was na takie spotkania, na takie warsztaty, czy to jest tylko dla bibliotekarzy właśnie, czy też dla nauczycieli, którzy chcieliby? Niekoniecznie, można, jesteśmy otwarci. No do stowarzyszenia jako takiego może się zapisać nauczyciel, bibliotekarz, tak, no bo to jest jakby z klucza. Natomiast organizujemy zajęcia, w których mogą brać w ogóle nauczyciele. Konferencje. I biorą, tak, i konferencje. Zorganizowaliśmy konferencję wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną, gdzie mogli brać udział wszyscy zainteresowani. Wszyscy zainteresowani. Tak. W tej chwili przygotowujemy też na koniec listopada konferencję, która właśnie będzie mówiła o tym, jak biblioteka szkolna pomaga, współpracuje z ośrodkami kultury właśnie w przygotowaniu. Koniec listopada. Koniec listopada. W Bielsku-Białej. Tak, najprawdopodobniej będzie to ostatni piątek listopada. Będzie to konferencja przygotowywana wspólnie z Domem Kultury imieniem Wiktorii Kubisz. Także to tam zapraszamy nie tylko nauczycieli, bibliotekarzy, ale też innych specjalności. Natomiast zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam można sobie znaleźć formularz, poprzez który można się zapisać. Zresztą w tej chwili we wrześniu lub na początku października pojawi się terminarz spotkań, które będziemy przez cały najpierw semestr, potem drugi proponować. Także tu no można nas po prostu sobie wygooglować. Dobrze. I zapraszamy do współdziałania. Każdy jest przyjmowany z otwartymi ramionami, ponieważ każdy wnosi coś wyjątkowego. Mamy takie doświadczenia przez te wszystkie lata, że no nie ma spotkań nieważnych, nieefektywnych i niepotrzebnych. Są za to zaskakujące. Tak. Zaskakujące, intrygujące, właśnie. I takim intrygującym akcentem zakończymy tę wspaniałą rozmowę. Ja wszystkie linki w opisie filmu dodam, także zapraszamy Was do tego, żeby też prześledzić wszystko to, co się dzieje pod filmem, do tego, żeby właśnie wziąć udział w listopadzie w konferencji. Tutaj u nas w pięknym Bielsku dodatkowo jeszcze można sobie pozwiedzać miasto i góry. Dziękuję Wam dziewczyny za to, że tak pięknie opowiedziałyście o tym, że ta biblioteka tworzy właśnie taką szkołę, która jest bliższa uczniom, bliższa nauczycielom i po prostu dzięki Wam można być bliżej szkoły, bo to jest naprawdę dobre miejsce rozwoju. Dziękuję. Dziękujemy.